Czy robić jogę, jeżeli twój czas ogranicza się tylko do 5 minut? Tak, oczywiście. Zaczynamy od razu stojąc na macie. Przyjmij pozycję gwiazdy, zamknij oczy i poczuj właśnie, że nawet jeżeli masz tylko 5 minut, to dajesz sobie ten czas na macie, żeby lśnić, znaleźć swoją moc. I opuść ręce w dół. Zacznij zataczać kółka barkami, a ja włączam stoper. I do tych kółek barkami dołącz powolne kółka głową, tak jakbyś chciał odwiedzić różne miejsca w szyi, które się w tym ruchu rozciągają. Mimo tego, że czas jest krótki, bądźcie uważni w każdym centymetrze ruchu i pół uttanasana, dłonie na serce, zejdź w pół drogi do dołu, czubek głowy jakby dotykał niewidzialnej ściany przed tobą, broda lekko cofnięta, można lekko ugiąć kolana. Znajdź wdech, żeby wydłużyć się przez plecy. I wydech, zejdź w dół do pozycji czterech punktów. Ręce daj mocniej do przodu, do rozciągniętego szczeniaka, ale nie schodzimy tu pasywnie do rozciągania w dół, tylko na wydechu zaokrąglij plecy i mocniej dopchnij dłonie do podłogi. Na wdechu jak do pozycji krowy wyciągnij się, wydłuż. Wydech, zaokrąglij plecy, dopchnij dłonie do podłogi. Wdech, wydłuż się, przeciągnij. Jeszcze jeden raz, jakby to był taki masaż na macie. I wróć do pozycji czterech punktów. Tutaj dłonie jakby się chciały od siebie oderwać. Prawa na prawą, lewa na lewą. Poczuj, jak ręce są połączone z pracą łopatków. I cichutko, bezszelestnie odstaw prawą stopę na zewnętrzną stronę prawej dłoni. Tutaj podnieś się do góry, wdech. Skrzyżuj dłonie za głową i cofnij głowę w przestrzeni do tyłu. Poczuj silną szyję, weź wdech. Wydech, przechyl się na prawą stronę. Lewy łokieć mocno w stronę sufitu. Jeszcze jeden długi wdech, daj sobie na niego czas. I wydech, schodzimy w dół, obie dłonie w dół, wyciągnij prawą nogę do tyłu za siebie i albo zostań tu, podnieś lekko brzuch, wydłuż plecy, albo spróbuj takiego trochę trudniejszego balansu z prawą ręką do przodu. Na 3, 2, 1, prawa dłoń w dół do maty, przełóż lewą dłoń na serce i zauważ, jak praca mięśniowa się zmieniła tutaj. Ugnij prawe kolano i pociągnij tył głowy do prawej stopy. Znajdź wdech. Na wydechu przyciągnij prawe kolano do nosa, nos do kolana. Pomóż sobie lewą dłonią, żeby znaleźć tą ciasność tutaj. I opuść prawe kolano w dół na matę. Znowu obie dłonie na macie, jakby chciały się rozerwać. Prawa na prawo, lewa na lewo, ale tym razem przejdź do deski. Cofnij głowę w przestrzeni do tyłu, napnij pośladki. Weź spokojny wdech i wydech. Odstaw kolana w dół i bezszelestnie, spokojnym ruchem odstaw lewą stopę na zewnętrzną krawędź maty. Wdech, podnieś się do góry i spleć dłonie za głową. Wciśnij głowę do dłoni. Weź wdech. Wydech, przechyl się na lewą stronę. Weź wdech na prawą stronę płuc. Duży, obszerny wdech. I wróć do centrum. Odstaw dłonie w dół. Wyciągnij lewą nogę do tyłu i może to wszystko zauważ, które mięśnie pracują. Wydłuż się przez nogę i plecy, a może nawet wyciągniesz lewą rękę do przodu. Na 3, 2,
Jeden, odstaw lewą dłoń w dół, prawa dłoń na serce, ugnij lewe kolano, przyciągnij głowę do stopy, popatrz w górę i na Twoim wydechu przyciągnij lewe kolano do nosa, pomóż sobie prawą dłonią i wróć na kolana, skręć łydki w jedną stronę, żeby sobie usiąść. 5 minut mija jak mgnienie oka. Zakończ tak samo, jak zaczynaliśmy. I w ogóle to ćwiczenie rolowania barków i przy tym ruch szyi możesz sobie zapisać w głowie do Twojego jogowego skarbniczka. Świetnie pod koniec dnia będzie oswobadzać barki, ale na początek dnia też się przyda. A ja pięknie dziękuję za wspólne 5 minut. I do zobaczenia.